Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Super Mario 64 na Nintendo 64, a tak naprawdę na Nintendo Wii. I dziś nie będziemy robić, że tak powiem, w tamtej piwnicy, lochów, whatever, poziomu, tylko będziemy z ogródka. Tak to nazwę, nie wiem, lubię to nazwać ogródek strasznie. Też nie powinno to się nazywać tył zamku, albo... Nie, tył. Więc przejdziemy sobie tu. Siema, goście. Goście, i musimy tego rozwalić, żeby dostać się do poziomu. Siema. Ale zleciałem. Big Boss Hound, go on a Ghost Hound. Dobra. I nie wiem co to robić w ogóle. Come on in here. Zapraszam. Zakładam, że musimy iść tu. Zakładam, że musimy iść do tego wielkiego ducha, bo wiem mniej więcej jak to się odbywają. Te gwiazdy. Ale za cholerę nie wiem jak je zdobyć. Wiem tylko jedno, że to pewnie jest złe. Chyba musiałem zebrać. Nie. No nie. No. No. Leave me alone. To to. Co tu się od... Co tu się od... ja się to zgubię. O nie. Tak się nie bawimy. Dobra, to przejdźmy tutaj, bo wiem, że muszę jakoś otworzyć to. To jest raczej jasne. Duchy nie umierają. Okej. To jest raczej jasne, że duchy nie umierają. Hello. No co ty mi dasz? Dasz mi to, czyli w sumie nic użytecznego. Tu jest ogień, tu tego nie chcemy. Nic więcej nie ma, jest tylko... No właśnie. Nie. Nic nie możemy tu zrobić. Och, well. W którymś z tych pokoi musi być włącznik. Jestem tego pewien. To się pewnie zapadnie, jak powiem przejdę. Oczywiście. Się od razu włączyło. No tak to mówię. Oj. Fuck. Ale przynajmniej nie umarłem. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Halo. Okej. No bo idę tu. Słyszę muzykę karnawałową, to jest chyba dobry znak. Mogę tu skoczyć, bo to jest? Chyba nie. Co to jest? To jest druga strona tego, a tam są drzwi z tego co widziałem. Tak, są drzwi. Nie lubię takich poziomów, w których się gubi. To są złe, gdzie jestem? Jej. Winda. Gdzie mnie ona zabierze? Tutaj. Jest tutaj. Where the fuck am I? Jej, byłem... Co jest szopa? Aha. Dobra. Ja muszę iść tam, gdzie byłem. Czyli... Tu. Ej, zaraz. Aha! GG! Co ja mam zrobić? Go on a ghost hunt. What the fuck is that mean? Tak. Okej.
Jak pierwszą gwiazdkę nie zdobędę, w sensie, że będę musiał się poszczycić dobrymi tutorialami w internecie, będzie słabo. Wiem, że muszę się tam na górę dostać, do tego ducha, tylko za cholerę nie wiem jak. Siema. Nie teraz. Dlaczego? Jakim cudem? Czemu tu jest to? Dlaczego ja nie mogę zamknąć tego pianina? Cholera jasna, tak to nie działa. Tak nie działa, halo. O. Coś tu jest. Cokolwiek. Chwila. No z tych można przesunąć. Może to było na innym piętrze. Wtedy kappa. Tu już byłem. To mnie jest w ogóle do niczego potrzebne, ten pokój. Co tu jest? Tu jest to przechodzenie. To chodźmy w takim razie. Ej, tam coś jest na pewno. Jolo! Aha. To cały czas jest to. Okej, okay, ja tam widziałem jakiś zegar. What the hell is going on here? Nie mogę sobie tu wchodzić. Ale po co ja mam tu wchodzić? W tych obrazach. Ale w tych obrazach nie ma coś jest. Będzie takie błądzenie. Chyba, że... Spróbuję coś zrobić. Czy to wypalić? Tego nie wiem. No, ale zawsze warto spróbować. Oj. Dobra, dobra, to też powiem, tego nie wiem. Chwila, to oko. Tak rozwalić się. Drugą stronę. Nie, no spoko. Zaraz. Ja go on a ghost hunt. To znaczy, że muszę wszystkie te duchy pomordować. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ech, hajsu. Dobra, ghost, co mi daj. Ale ja tutaj robię robotę. Nie no, zobaczcie, jak pozabijam nich. Ja wszystkie to aż pozabijam. Jak zniszczę je wszystkie, to coś się stanie. Ile hajsu? Ja pierdolę. Co już zaś słyszę duchy? To jest złe. Nie ma kiki? Nie ma. Dobra. Pixel. Jeszcze raz. Tu nic nie ma. Co
zaraz. Ej, to niezu nie może zostać. Jestem na górze. To jest miejsce na gry. Tricks. Oh shit. This isn't fun. Oh. Oh no. Teraz. Po co mam wejść? To. 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 Co się stało? Holy shit. Nie wyjdę. Ło, gwiazdka! To na pewno nie była ta, która mi jest potrzebna. Secrets of the Haunted Books. Save and continue. Oh god. Hajeny. Go na ghost. Jestem prawie pewien, że to chodzi o to, żeby po... potentegować te duchy wszystkie. Jestem prawie pewien. Nie ma nic. Technicznie rzecz biorąc, duchy też nie powinny podnosić materialnych rzeczy, a więc z jakim cudem one mają w sobie pieniądze? Chociaż to może być nawiązanie do tego, że tam w Grecji jest tak? Było? Mówię, że się wsadzało pieniążek do ust zmarłego i on tam w tym styksie płacił za przepustkę. Dobra, nie będę po prostu zabijał co mi wlezie. Dobra. Tu jest kolejny. Co się stało? Holy shit! Dobra, więc on teraz będzie się stawał mniejszy, tak? I on mi chyba da gwiazdkę, co ma? Oh shit. Lo! Ha, ja wiedziałem, że tak trzeba zrobić. 13 minut dopiero druga... 14 minut dopiero druga gwiazdka. Świetnie. It's very promising. Dobra. Ale ja nie... Ja sam nie zamię. Halo. Było easy. Co teraz muszę zrobić? Ride Big Boost Merry Go Round. Chyba wiem, o co chodzi. Bo to, że trzeba na czymś pojechać. A jedyne, co z jeżdżeniem mi się tutaj kojarzy w tym poziomie, to... To. No, o, dzięki. Teraz tu trzeba przejść i... Tarararara.
Holy shit. Dlaczego to zawsze musi być ten duży duch? Ha. To było proste. Zajmie mi to bardzo krótko. Coś mnie bardzo cieszy. Więc co bądź. Więc to już 3 gwiazdki na 6, tak? Oki. Nie, zawsze mnie coś myśli, jak te duchy tak zamarzają w powietrzu. Nie wiem czemu. Sigdr 8 Red Coins. Oh, okay. Swoją drogą, taka ciekawostka. Przez to nie da się przejść. Jeżeli byście... Znaczy... Technicznie da się przejść, ale jakbyście przeszli, to byście automatycznie się zatrzymali w tej w tym czymś, ponieważ te kraty, o, w kratach byście się zatrzymali, ponieważ te kraty reprezentują praktycznie granicę poziomu. Nic poza tymi kratami nie ma. Nawet nie możecie się zabić. To jest akurat dobra rzecz. Ja popieram taką inicjatywę. Tu chyba nic nie było. Tylko w tym drugim pokoju jest. Ha! Nieużywanie mostu to moja specjalność. Patrzcie, kurde. Za bardzo się grało w Shadow the Hedgehog i Sonic Adventure 2. Ojen! Dobra. To było chamskie. Dobra, ile to już było? 4? Bodajże? Tu nie można nic, nie? To było nie fair. Tu nie było żadnej, tu było to sekret. Leave me alone. God damn it. Tu coś jest. Jest wielkie oko. Co mi dasz? Jedną. A, o! Czy się zamyka? A może nie tylko pod tą jest? O! Nie ma. Nie ma. Jest. Prawie mi... Skill. Jeszcze mi został chyba jeden pokój, co nie? Tak. W tym już chyba będzie. Chyba. O. Tam coś jest na górze. Ja tam chcę. Okej. To nie był dobry pomysł. Zobaczę, co jest tutaj. O, nie ma tak dobrze. Się pokazała gwiazdka. Nie ma tak dobrze. A nie idź pan. Okej, jestem tu. W sumie nie chce mi się przechodzić przez ten pokój. Zrobię... YOLO!
Całe życie na YOLO. Całe życie na YOLO! Opłaca się. To po... Piąta gwiazdka. Okej, więc jeszcze jedna, nie licząc tą za 100 pieniążków. I te za 100 pieniążków są chyba w każdym poza poziomach Bowsera. Nie wiem, czy o tym mówiłem. I dlatego właśnie będziemy się wracać do tych pierwszych poziomów. Znaczy, do każdych się poziomów. Będziemy wracali, tylko że jak zdobędę tą ostatnią czapeczkę. Nie widziałem, co miałem zrobić. Nie widziałem puenty zadania. I dlatego chcę się wrócić. W ogóle fajne jest to, że nie muszę płacić czymś, żeby wyjść kompletnie. To jest na przykład, nie wiem, to jest trochę jak restartowanie poziomu prawie, że w Soniku. A w Soniku jak resetujecie poziom, to musicie przypłacić, że tak powiem, życie. Od nowszych części, bo od starszych tak nie ma. Od SA1 to jest chyba Big Blue. O! To teraz jest to, o czym mówiłem, czyli muszę się dostać tam, o! Tam wysoko. Trzo. No więc zakładam, że do tego jest potrzebny mi ta niebieskie, to niebieskie coś. Aha, okej, tak może być. Albo, że muszę się dostać tam na górę. O. Tara. Swoją drogą, to jest najlepszy sposób na pokonanie na niebu. Tara. Ej. Jak się tam dostać? No po dachu nie wejdę, bo spadnę. Chyba że coś tam jest w środku, co pomoże mi tam wejść. Wtedy było fajnie. Tu jest coś. Tam jest winda chyba. Dobra, już wszystko rozumiem. Tylko jakbyś to, Mario, zrobił ciut szybciej, bo ta czapka nie trwa w nieskończoność. Teraz jakbyś tak to zrobił ciut szybciej. Just in time. Jaka wielka ta gała. Ej, to jest zupełnie inna gwiazdka. Nadal to nie wyjaśnia mojego problemu. Ale dobra, już zdobędziemy to. I będę wybrzydzał. Zupełnie inna gwiazdka to jest. God damn it. Course. Wait, what? Ja po prostu źle to widziałem. Dobra. Big Blue z balkonu. A to może było 6. A, to by w sumie wiele wyjaśniało. A, jakby się ktoś skarżył na ghosting, który jest na filmach, otóż jest to tylko dlatego, że to jest palowska wersja Super Mario 64. Która w 60 Hz nie działa. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, Wii wymaga na niej 60 Hz. Mam tak ustawiony w systemie i przez to właśnie jest ten ghosting, który próbuje usunąć Sony Vegasem, ale Sony Vegas usuwa tylko ten ghosting, który on sam robi, a nie który jest przy nagrywaniu, więc... No przepraszam, no niestety już jesteśmy za daleko, żeby zmieniać na wersję NTSC.
Super Mario 64, ale no... no trzeba będzie to przeżyć. Dobrze, że tak nie ma z grami na DS-a. Na Wii U na przykład. To było przerwane. Dobra, i teraz jak mam zdobyć... chociaż w sumie mam pomysł. Wiem, że na pewno tak nie było trzeba, ale nie miałem żadnego innego pomysłu. 49 gwiazdek. Big Boss Balcony. No więc dobra, to by chyba było na tyle w tym odcinku. Jeszcze zobaczę, żeby nie było. Ja tu coś pomijam czy coś, ale nie no, 6 gwiazdek jest na poziomie. No, wszystkie 6. Znaczy technicznie rzecz biorąc jest 7, bo jeszcze jak mówiłem ta gwiazdka za 100 monet, ale ich na razie nie będę. Będę ich na razie nie robił. Będę je robił dopiero przed pokonaniem finowym Bowsera. A jak na razie dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, papa! No i w piątek. Mogę to widzicie w środę. Tak, w piątek jest Sonic Heroes, jak zwykle. I oczywiście widzimy się za 2 tygodnie w kolejnym odcinku Super Mario 4. Na razie, cześć! Pa, pa!